No oczywiście, że szukam cały czas łatwiejszej, wygodniejszej drogi, żeby nawet tutaj nie przychodzić, nie? Żeby nie przychodzić na mityngi, nie pomagać nikomu, niczego nie czytać, się nie modlić. Żeby po prostu, żeby tylko nic nie robić. Nie? Ale no, u mnie się tak nie da. Ja nie jestem z tych, co przestają pić i po prostu są zadowoleni. Jak przestaję pić, to tak jakby mi ktoś zabrał ulubioną zabawkę, nie? Ale nikt mi tego nie zabrał. Po prostu ta zabawka mi się spierdzieliła kiedyś. Zamiast mi pomagać i dawać radość, ona mnie zaczęła po prostu zabijać, nie? Doprowadziła mnie do takiej rozpaczy, że musiałem wreszcie przestać pić. Zobaczyłem, że nie da się, nie da się. Albo się zabije, albo kogoś zabije. Albo przestanę pić. Innej drogi nie ma. Nie? I to jest ta łatwiejsza, bo jakbym kogoś zabił, no to znowu pucha, no nie? Chyba już do końca życia, albo KS. Nie wiem, czy tam jest teraz. Jakby mnie zabili, to też nie tak, jakbym sobie myślał, że puk, tylko to mnie po prostu zatłukli, jak mnie próbowali kilka razy. Widziałem, jak to się odbywa, nie? I to nie jest nic przyjemnego, nie? Tylko mówię tam teraz, ostatnio też nasz przyjaciel odszedł, udar. Czy tam jakieś te... I dlatego ja się zawsze dziwiłem, tam w latach 80. przeczytałem, że chodził taki tekst, że Bóg kocha anonimowych alkoholików. Nie? Mówię, dlaczego kocha? Jak on pokazuje, że on nas kocha? On właśnie tak nas kocha, że jak zapijamy, to umieramy nieraz szybko, nie? Zdarza się. Paru moich, na paru, kilkudziesięciu, nie? Co poszło na tamten świat, oni poszli szybko, nie? W samotności oczywiście, bo alkoholik umiera w samotności. Niektórzy na kolanach, niektórzy zwinięci w kłębek i znajdywali śmierdzących w mieszkaniu, bo to ciało się rozkłada, no ale szybka śmierć. No ale co, ale okazuje się, że no, ja musiałem przestać pić, bo nie wiem, jaka by ta śmierć była, bo okazuje się, że to nie ma, że się napijesz i tak se umrzesz od razu. Nie, nie, może cię sparaliżować. Możesz dostać takiego udaru, że będziesz z tym chodził, nie? I to różnie bywa, nie? A może tak się zdarzyć, że zaczniesz pić i znowu się męczyć. Miesiąc, dwa, trzy, cztery i okazuje się, że nie mogę przestać, nie? Słuchajcie, jak ja zapiłem po 15 latach, to ja po pięciu już chciałem naprawdę przestać pić i okazało się, że nie mogę. Nie ma. Nie to, że przyjdę na meeting i powiem, o, dzisiaj jestem trzeźwy i nie piję. Jak sobie mówiłem, nie? 16 lat tak mówiłem. Takie pierdoły. Już koniec. Ja nie wiem, czy ktoś mi wierzył, bo ja sam sobie nie wierzyłem. Znaczy, nieraz mi się wydawało, że już na pewno. Teraz już na pewno zrozumiałem tu jakieś teorie mądre, drogi próbowałem pokazać, nie? A bo nie ubudu, znów leżę. No i okazało się, że nie piję. A tu dupa, a tu się żyć nie chce, nie? Nic mnie nie cieszy. Przez tego, że ja tu tydzień temu, czy tam dwa tygodnie temu Indianem, tydzień temu Harley'em przyjechałem. Moje marzenia. I koniec. Dzisiaj kolega ruszał tam wulkanem 900. Jak usłyszałem ten łomot, mówię, jak ja bym teraz tu dojechał, to by powiedzieli, ale przecież panował, mitingu prowadzić nie można, nie? A ten się popisuje.
Mówię, no idiotyzm. Ale 2 tygodnie temu mi się to wydawało normalne, ale już było po mitingu. No i cały czas się łapię na tych swoich idiotyzmach, że się w ogóle dziwię, jak ludzie ze mną wytrzymywali mnie. No i co? I okazuje się, że oni tam mówią w tych naszych mądrych książkach, że można szczęśliwie żyć, tylko trzeba się pozbyć tych braków swoich, bo wad się nie pozbędę. Ja myślałem, że się wad pozbyłem, a okazuje się, że wystarczy, że ktoś mi tam stanie na odcisk i ja po prostu dostaję szału białej gorączki. Już miałem tak, wróciłem niedawno z nadmorza, do Kaltego, się uspokoiłem po mitingu, wchodzę do domu, a tam sąsiad przed samym meczem Inter Manchester. Ja mówię, no ty, 2 metry, młody chłopak, mnie zatłukł tak naprawdę, ale jeszcze się nie boję, tylko to mnie tam jakimś cudem mnie uratowało od jakichś ciężkich bęcków. Mnie tam znokautował na tej klatce, nie? Ale wyciszył się, jeszcze się wyciszył. Nie wiem, jak będzie wyglądał, jak będę miał 70 lat i będę chodził uciszać tam wszystkich. Jeszcze mnie ze schodów wrzucą, nie? I słuchajcie, i oni mówią, że mam się stać gotowy. Stać się gotowy, aby to Bóg nie zabrał mi te wady. Tylko uwolnił mnie od nich. I okazuje się, że w tym słowie uwolnił to jest cała tajemnica, bo ja się muszę stać gotowy. Ja muszę chcieć to dać. Ja właśnie muszę mówić o tym. Nie? Jestem pełen pychy. Pełen nieraz nietolerancji. Nie mam sobie bezinteresowności. Tak naprawdę pomagam komuś, ale niech mi ktoś później odmówi. Och, kochany. Oj, ciężko wtedy. To ja ci, Ruro, pomogłem, a ty mi tutaj. Och, ty w dupę kopane, dziadu. I dopiero muszę się złapać na tym, że ja taki sam jestem. Nie? Że mnie też ludzie pomagają i mam ich w dupie po prostu. Pomogłeś, bo chciałeś. I spierdzielaj ode mnie. Może tam, no, nieraz mnie to łapie, że jestem wdzięczny, tak? Ale często ja zapominam, słuchajcie. Nie wystarczy, że wczoraj mieliśmy taki fajny meeting, że pod wpływem jednej chwili tracę jakąś starą, dobrą przyjaźń. Jednej chwili. Na przykład różnica poglądów politycznych, czy tam innych. W jednej chwili nagle mówię, tak jak ze swoim wspólnikiem. On nie przyjechał z Niemiec do Dębek 3 czy 4 lata temu po mnie. Ja powiedziałem, ci w dupę, spierdzielaj, nie chcę cię znać. I to była jedna chwila? Nie. To było 50 lat naszych wspólnych. Ja powiedziałem, wreszcie dosyć, nie? Mam cię w dupie, nie? Teraz dzwonił, chcę gadać, ale ja po prostu nie chcę. Przelało mi się to wszystko. Przelało mi się. I tak siebie poznaję, nie? Im bliżej śmierci, tym się tam bardziej poznaję, ale okazuje się, że żadnej doskonałości nie osiągnę. Chociażbym żył jeszcze 100 lat. Nigdy nie będę doskonały. Nigdy nie będę taki... Okazuje się, że ta droga, którą idę, to nie jest ta droga wzwyż. Ja myślałem, o tu jeszcze, o tam, ach tu mnie pochwalą, tu się zesram, tu się, ach tutaj, to, tutaj, tam. Nie. Ta droga jest w dół. Czyli po prostu w dół, żeby się pozbywać swojego ego, swojej pychy, swoich tych chcieństw. Tego nieustannego popisywania się. No bo co ja robiłem, jak ja piłem? A tu na szczęście tu miałem takie towarzystwo, że jak piłem, to ja nawet
do głosu mi je dali, to wszyscy byli tacy mądrzy. Oni już nie żyją, nie? Ale byli tak mądrzy, że na każdy ten oni tam, a no co ty tam wiesz, ja to tam, ja. A i okazuje się, że to samo jest na trzeźwo, nie? Ja to tam. I ja mam szukać, żeby się tego też pozbyć, nie? Żeby znaleźć, że ta droga, to jest droga, tak jak pokazał ten, co ten wzór jest cały, ta wielka księga jest na tym zrobiona, nie? List do Koryntian, księga Jakubowa i tam inny, no i ten główny wzorzec, ten co znalazł tych 12 alkoholików i mówi, idźcie w świat i nawracajcie, nie? I 13 go jeszcze tam zdradził. A on jak skończył ten wódz, wodza ukrzyżowali. Tak samo z Billem. Bill nam wszystko przekazał, a po prostu zmarł w męczarniach na rozedrne płuc. Nie umarł w spokoju. Tak jak Bob. No i tak to wygląda. Nie? Czyli co jest najważniejsze? Najważniejsze to jest ta chwila, teraz. Teraz mogę być szczęśliwy. W tej jednej sekundzie. Za chwilę możemy nie być. To, co było wczoraj, już się nie wróci. Ale to, co jest teraz. I mam wszystko zrobić, żeby teraz, w tej jednej sekundzie być szczęśliwy. No i wyszło mi, że najlepszą rzeczą, jaką mogę zrobić, to jest po prostu przyjść tutaj na ten meeting. Nie wiem, czy komuś pomogłem, ale sobie trochę pomogłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.